Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku To Nie Tak. Wita się z Wami Wiktoria i Łukasz. Dzisiaj porozmawiamy o minionej edycji Top Model oraz o jarmarkach świątecznych w Bielsku-Białej. Kolejne dwa gorące tematy, bo dotyczące bezpośrednio regionu, w którym żyjemy i mieszkamy. Co tam, Wika, słychać w Top Model? Już co, ostatnio niestety zakończyła się już 8. edycja Top Model, ale dobrą wiadomością jest to, że wygrał ją Dawid Woskanian, który pochodzi z Bielska-Białej, a zamieszkuje w Kozach. Dokładnie, dokładnie. Kolejny ważny temat, o którym trzeba powiedzieć, bo kolejny raz mam okazję wypromować troszeczkę nasz region. Tak. Słuchaj, wiesz co, w tej edycji była 16 uczestników, z czego 4 trafiło do finału. No i wygrał właśnie Dawid. Tutaj on ma teraz super przyszłość przed sobą, ponieważ wygrał kontrakt z agencją modelek Model Plus oraz 100 tysięcy złotych. Tak, bo to była główna nagroda, jedna z głównych nagród jakby finału Top Model. Tak. Nie? A agencja, wiesz, może się poszczycić tak naprawdę swoimi, że tak powiem, dobytkami, ponieważ pod ich skrzydłami rozwija się na przykład Magdalena Frąckowiak, Magdalena Jasek, tam była też Anna Jagodzińska oraz Małgosia Bela, która jest teraz naczelną redaktor Vogue'a polskiej edycji. No widzisz. Także to są wielkie nazwiska i Dawid ma też teraz możliwość rozwijania się koło nich, po prostu obserwując ich. Mam nadzieję, że mu pójdzie do przodu ta kariera, bo to, jak on mówił, to było jego największe marzenie na dzień dzisiejszy, więc... Tak, ale też przemiana, jaką on przeszedł, nie? Przez cały ten program od początku, tak mówi, że sam się nie spodziewał tej przemiany, tak? Że tak to na niego wpłynie. I wiesz, Wika, najlepsze jest to, że tak naprawdę pomimo ogromnych przeciwności, tak? Bo pomimo choroby, na którą cierpi, a jest to zespół Tourette'a, pokazał wszystkim, że może to zrobić, że może być modelem. Tak, no to jest niesamowita inspiracja. Zespół Tourette'a polega na tym, że masz te niekontrolowane tiki. Albo właśnie przy tam jakieś mimiczne bądź głosowe, i on nad tym wszystkim potrafił zapanować. Tak. Przecież oni mieli tak zróżnicowane zadania, musieli na przykład przejść po wybiegu, gdzie on musiał wtedy kontrolę nad całym ciałem mieć i pięknie mu to wychodziło tak naprawdę. Albo sesje zdjęciowe. Każda sesja była udana. On idealnie potrafił nad sobą zapanować. No to jest niesamowita inspiracja. I to tak naprawdę nie tylko dla ludzi, którzy też chorują na tą chorobę, ale tak samo dla reszty, która chciałaby odnaleźć w sobie może taką siłę. I motywację do tego, że po prostu można, że da się. No, jeżeli naprawdę czegoś chcesz i coś jest twoim marzeniem, coś jest twoim celem w życiu, to po prostu spróbuj to zrobić. Tak? No, możesz. I to jest piękne. Szapoba tutaj, Dawid, w twoją stronę, że pokazałeś i nie przejmuj się tymi ludźmi, którzy gdzieś tam brzydko mówią i wymyślają jakieś dyrdymały, bo zrobiłeś niesamowitą robotę i trzeba to przyznać bez dwóch zdań. Tak? To jest coś tak, pięknego. Tak. Też przeczytałam, że on się kieruje takim mottem, przeczytam, żeby nie pomylić. Gdy zmieniamy nasze myślenie, zmieniamy naszą rzeczywistość. I chyba właśnie przez cały okres programu było to widać. Tak, to właśnie tą przemianę, o której wspomniałem już. On na czymś myśli, na czymś skupiony, to faktycznie, no i popatrz, tak zmienił swoją rzeczywistość, że doszedł do końca, no i wygrał. Dokładnie, wygrał i to też tak, na samym początku wiem, że ludzie nie dawali mu dużych szans. Nie? Tak, tak. Chociaż powiem ci, bo ja od samego początku bardzo mu kibicowałam ze względu na to właśnie, żeby mu się udawało. Było widać, że on ma takie strasznie taką determinację i jak on szedł po wybiegu, to ja dosłownie aż byłam cała zdenerwowana, tak jakbym ja tam... Jakbyś ty szła, co? Tak, jakbym sama tam szła, bo tak mu kibicowałam, żeby mu się udało. Wszyscy zresztą na niego się wtedy tak patrzyli. I potem z obiadem też szłaś z takim beach face'em, nie? Podajesz, tak, proszę, dokładnie. Tutaj, nie? W ogóle chciałbym się nauczyć tego, tak, bo oni już, nie, to nie tylko Dawid, ale wszyscy ci modele, nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, oni mają taki beach face, tak jak idą po tym wybiegu, mówią tak. Szczególnie na tych streetwearowych. Tak, takie do nich są tak mocno iść. Zresztą on sam właśnie wspominał, że najbardziej go kręcą takie pokazy, że on by chciał brać właśnie udział w
takiego rodzaju pokazach. Bo to jest jego styl. Ja tam gdzieś wyczytałem, że on chyba kalistenikę ćwiczy. Na jego, śledząc jego profil społecznościowy, także wydaje mi się, że taki właśnie mocny styl streetwearowy to jest jego, no jego styl, dobrze się w tym odnajduje, to też widać. Tak, ogólnie jest wysportowany, co też mogliśmy właśnie zauważyć podczas sesji zdjęciowych. I tym właśnie, że jest wysportowany i gdzieś ma taką lekkość w sobie jeszcze przy pozowaniu, mógł pokazać nieco więcej choćby jakichś tam figur na sesji zdjęciowych, tak? Jakieś te wyskoki, które tam miał przy samochodzie. To wszystko powodowało to, że on był takim uniwersalnym modelem, tak? No to nie patrzmy tylko na to, jak on idzie po wybiegu, ale też musimy patrzeć na to, że model musi być uniwersalny. Każda sesja była udana tak naprawdę. Każde zdjęcie wychodziło super, więc... I to zdjęcie z tym koniem dla apartu? Tak. Nie, tam w finale i zdjęcia na plaży. Super. Super, naprawdę, naprawdę świetna rzecz. A tym bardziej świetnie, że jest to tutaj nasz regionalny kolega, chyba mogę tak powiedzieć, nie? Chyba można. No. Jeżeli kiedyś, Dawid, się spotkamy, mam nadzieję, że nauczysz nas tego chodu profesjonalnego. A bardziej należał na tym takim, wiesz, na spojrzeniu. Dobra, Wika. Tyle w temacie Top Model. Teraz zajmiemy się czymś, co w tym roku chyba zbliża się wielkimi krokami, ale będzie też na ogromną skalę. Tak. Tak? Bo będzie to jarmark świąteczny, który potrwa aż 10 dni. Aż 10 dni wielkiego, świetlnego show okraszonego zapachem grzanego wina i wspaniałą świąteczną atmosferą cynamonu, jabłek w czekoladzie i wszystko, co w tym związane. Najlepsze jest w tych jarmarkach, jeszcze tak zanim zaczniemy, to ci powiem, jest to, że jakby na zewnątrz tych budek idziesz sobie, jest zimno, wchodzisz do środka, od razu jest gorąco. Nie? Od razu jakaś taka atmosfera chyba tak wpływa na człowieka, że... Tak. I wszyscy są też zadowoleni zawsze, jak popatrzysz na twarze, każdy jest uśmiechnięty. Dokładnie. To jest coś fajnego. Tak. To jest coś fajnego. Dobra, co tam w tym Bielsku nam szykują na ten jarmark świąteczny? Słuchaj, będzie można przez 10 dni niesamowicie się bawić. Niesamowicie będzie taka zabawa. Wszystko zaczyna się 13 grudnia i będzie wielki koncert Kasi Cerekwickiej na płycie Rynku. Też na rynku możemy znaleźć takie budki drewniane z gastronomią. I będzie to gastronomia nie tylko tutaj nasza lokalna, regionalna, ale także właśnie będą wystawcy z zagranicy. Druga część jarmarku będzie znajdowała się na placu Chrobrego. Tam będzie strefa dziecięca, także zapraszamy dzieci. Będzie oczywiście Święty Mikołaj z elfami, będą sanie Świętego Mikołaja i tam będą budki z zabawkami. Wszystko będzie tutaj skierowane do dzieci, będą też warsztaty, rękodzieło, także mnóstwo animacji. A trzeci jarmark znajdzie się na placu Wojska Polskiego. Czyli mamy aż trzy jarmarki, tak? Trzy jarmarki, 10 dni, także super przedsięwzięcie. I na placu Wojska Polskiego będą kramy z rękodziałem, a oprócz tego już od 6 grudnia działa lodowisko, które jest bezpłatne. Można się tam nauczyć jazdy na łożywach. I słuchaj, będzie tam wielki pokaz efektów wizualnych. To są te iluminacje świetlne, o których... O które zadbało miasto teraz ale na świąteczny. Ale z którymi już mieliśmy też jakby styczność tutaj, tak? Tylko, że to, o ile pamiętam, to był eksperyment chyba. Tak. To nie było wcześniej nigdzie udostępnione, nigdzie nagłośnione na 11 listopada. Tak. Ratusz był wtedy dokładnie oświetlony. I świetnie się to spisało, ludziom się bardzo podobało. Nie ukrywam, że naprawdę widok był efekt przepiękny, tak? I teraz, jeżeli to powtórzą, tylko myślę, że nawet z większym rozmachem, to będzie na co popatrzeć. No, plus jeszcze, wiesz, na lodowisku, fajnie jak się jeździ, to będzie wszystko bardzo ładnie wyglądało na pewno, szczególnie nocą. I słuchaj, będzie tam też dyskoteka w słuchawkach. Proszę. Co? Będzie się tak, jeździsz sobie po lodowisku, masz słuchawki. A na lodowisku będzie ta dyskoteka w słuchawkach, tak? Tak, nakładasz sobie słuchawki, w których masz muzykę i jeździsz sobie w rytm muzyki, możesz sobie potańczyć, także... Ale poczekaj. Każdy będzie jeździł do innej muzyki? Wiesz co,
możesz sobie tam zmieniać, prawda, ustawienia, także może być ciekawie, może być ciekawie. No właśnie, ale wyobrażasz sobie to? No to no, wiesz, pół biedy jeszcze, podejrzewam, jak że to będzie wygląda, jeden to... kierunek jazdy, więc myślę, że chociaż... I co, ja na przykład jadę, nie wiem, walcem matyczaczą i jest spoko, tak? Tak, Jezu, muszę iść to zobaczyć. Ale nie, no pomyśl tak szczerze, no to a weź tu kogoś do tańca, to już w ogóle jest abstrakcja. I jakieś piruety na środku. Tak? No, to piruety, to zależy co tańczysz, nie? No tak. Ale jazda, no to będzie ciekawe. Myślę, że... A właśnie, będzie można też się nauczyć jeździć na łyżwach chyba, z tego tak, co wiem. Tak. I to też będzie darmowe. Super. To pójdę się nauczyć jeździć na łyżwach, ale... A później zostaniesz na dyskotekę. A później zostanę na dyskotekę. Chociaż to może być ciężkie. Tak, tak. Ten lód może pęknąć. No, a tak właśnie wracając do tych wszystkich efektów świetnych, wiesz, ile w tym roku Bielsko przeznaczyło na całą oprawę świąteczną? No, domyślam się, że to troszeczkę kosztuje. Czekaj, no nie wiem, 600, 700 tysięcy? Aż milion złotych. I jeszcze milion w to, złotych? Tak, jeszcze w to nawet nie wchodziła tak naprawdę... choinka świąteczna i tak samo wystrój rynku nie wchodził w te koszty, ponieważ na rynku zdecydowali się użyć z zeszłego roku ozdób, plus jeszcze do kupienia tego, co by mogło tam zabraknąć. Także... Ale poczekaj, czyli ozdoby, które są z zeszłego roku, będą na rynku, a wszystkie nowe ozdoby... W koło miasto będzie tak, udane, tak? Tak, tak, wszystkie ulice. Też ciekawe. Ale myślę, że i tak będzie na pewno bardzo ładnie. Więc ja się wybiorę na jarmark, jeszcze nie wiem w który dzień, możliwe, że w ten ostatni weekend, to będzie 20 do 22 grudnia i wtedy będzie Arka Noego na przykład. Ojej, to chyba kończący już tak, ten wieńczący występ zamykający. No to powiem ci, że jeżeli tak to wszystko się sprawdzi, tak to będzie ładnie wyglądało, jak mówisz, to faktycznie Bielsko może konkurować z największymi miastami. Myślę, że oni do tego zmierzają właśnie. Że chcą, nie? Stworzyć taki wspaniały, taką ostoję świątecznego spędzania czasu z rodziną. Bo pomyśl sobie, Kraków, tak? Cały rynek jest znany. Zresztą byłem ostatnio w Krakowie. Też polecam się wybrać, bo naprawdę rynek jest ubrany pięknie. Wrocław. Tak. Monachium, tak? Tu już mówimy o tych europejskich miastach. Tak. Gdzie? Wiedeń. Tak samo. Oni przodują Budapeszt, Praga. Hej, ale Bielsko to przecież mały Wiedeń, tak? Tak. No właśnie, więc kto wie, może i w jarmarku gdzieś tam dorównamy. No z tego, co czytałem, to głosy faktycznie są, jeżeli chodzi o mieszkańców, podzielone, ale zawsze tak jest, że zawsze trafią się ludzie, którzy pochwalają pomysł i nie pochwalają. Natomiast, cieszmy się z tego, że chcą, że robią coś takiego, że dbają gdzieś tam o ten wizerunek miasta, no bo to jest bardzo ważne. Myślę, że gdyby na te święta nie było czegoś takiego i gdzieś tam... byłoby szaro, buro i smutno, to też nie bylibyśmy szczęśliwi z tego powodu. Każdy tak naprawdę chce się poczuć wyjątkowo, jak masz ten czas świąteczny. Każdy, dokładnie. Nawet sobie wybacz, w domu wszystko ustrajamy, a więc czemu miasto by nie miało wyglądać pięknie? Dokładnie. Więc trzeba się cieszyć, że po prostu to robią. Plus jeszcze właśnie będzie wielki pokaz laserowy w tym roku podczas Sylwestra. Zamiast sztucznych ogni, tak. Tak. To jest ciekawy, fajny, kolejny ciekawy, fajny pomysł, bo przecież te spory o zwierzęta gdzieś tam bojące się, o starszych ludzi. Z czasów wojny. Tak, to są rzeczy, które, no to jest to pomysł, który może wiele tych kwestii spornych nam rozwiązać w mieście. A ma być podobno piękny pokaz laserów, efektów wizualnych. To wszystko będzie z muzyką na żywo połączone. No i Sylwester pod chmurką na Placu Ratuszowym. Także... Sylwester pod chmurką. Tak, Bielsko naprawdę w tym roku wychodzi z taką inicjatywą. No, miejmy nadzieję, że im to wszystko wypali. Życzymy tego, żeby to wszystko poszło tak, jak należy, no bo w końcu za nasze pieniądze. te wszystkie świetne iluminacje. Także, drodzy Państwo, jak już wydają te pieniądze na te różne wspaniałe atrakcje, to skorzystajmy z tego i idźmy tam. No i zabawmy się, jak u siebie. Tak. Czyli co, Wika? Chyba wyczerpaliśmy temat jarmarków. Top model również był dzisiejszym tematem.
Napiszcie nam w komentarzach, czy lubicie odwiedzać jarmarki, gdzie już byliście, gdzie zamierzacie się wybrać. No i co? I jakie waszym zdaniem są najlepsze i najpiękniejsze jarmarki świąteczne? Tak. Także widzimy się kolejnego dnia o 18:00 i lajkujcie, subskrybujcie i zostawiajcie komentarze. Aha, i zapraszamy jeszcze na nasz Instagram, to nie tak, gdzie dosyć często chyba coś tam dodajemy. Także jeżeli chcielibyście się z nami skontaktować, napisać coś, to Facebook, Instagram albo komentarze na dole. Dzięki wielkie, do zobaczenia jutro o godzinie 18:00. Trzymajcie się, cześć!